jesteśmy w Teatrze Powszechnym, gdzie odbywa się próba sztuki Artura Pałygi zatytułowana Nieskończona historia. Piotr Cieplak po 5 latach wraca do Teatru Powszechnego. Reżyseruje sztukę opowiadającą o jednym przedpołudniu z życia mieszkańców starej kamienicy. To opowieść, która używa podniosłego tonu oratorium. Spektakl wynosi codzienność w rejony poetyckiej metafory, stawiającej pytania o sens życia, wiary i śmierci. No kurwa, czy ty naprawdę się musisz kłócić od całego rana? Ja się kłócę, ja pierdolę panu, ja się kłócę. A kto ja? A może posłuchasz mnie, to może usłyszysz, kto się kłóci? Może posłuchasz mnie? Ja, nie słyszysz, że mnie zagłuszasz? A ty nie słyszysz, że sam się nie zagłuszasz? Ty psoko! Psoku? Ty mogłabyś się nauczyć mówić po polsku od rana? Podtytuł tej sztuki to oratorium na 30 postaci, orkiestrę dętą, którą usłyszymy w tym spektaklu. 30 postaci, orkiestrę dętą i sukę azę. Zatem dbam o to, żeby to wysokie z niskim połączyć. To słowo oratorium zdaję sobie sprawę, jak wysoko brzmiące, ale jednak tutaj jest adekwatne. Czegoś takiego spotkania, takiej próby teatralnej jeszcze nie podejmowałem. Na scenie pojawia się plejada wybitnych aktorów, m.in. Cezary Kosiński, Andrzej Mastelarz oraz Eli Zaborowska. Sztuka przeznaczona jest dla wszystkich otwartych i ciekawych osób, szukających nowego sposobu ekspresji w teatrze. Proszę powiedzieć, skąd pomysł, inspiracja na sztukę? U podłoża tej historii jest taka rzeczywista kamienica, w której ja mieszkałem, w moim mieście na południu Polski, w Bielsku-Białej. Mhm. Kamienica, która leżała u zbiegu takich dwóch ruchliwych ulic. I kiedy wprowadziłem się tam, to akurat z mieszkania, do którego się wprowadzaliśmy, wcześniej troszeczkę wyniesiono ciało starszej pani, która tam mieszkała przed nami. Proszę powiedzieć, o czym jest sztuka Nieskończona historia? O kamienicy, w której upada w ciągu jednego przedpołudnia, w zasadzie poranka, jedna z kobiet mieszkających w tej kamienicy. I ci ludzie i sąsiedzi, widząc, stoją, jak ją tam zabiera karetka, i to zastanawiają się w ogóle nad sensem życia, sensem istnienia. To jest ubrane w sposób bardzo formalny. Po prostu jest jakby o w ogóle o sensie śmierci, nie? Czy w ogóle życie starszej osoby ma sens i czy śmierć jako taka może być czymś poza smutkiem. Premiera 10 marca w sobotę o 19. I później przez 10 dni co wieczór jest ten spektakl grany. Zapraszam serdecznie.